Wsiedli do pociągu, ale nie byle jakiego. Muzycy Politechniki Opolskiej jak co roku ruszyli w trasę. Już na dworcu zebrał się spory tłum słuchaczy. Staramy się dzisiaj pobić rekord wszechczasów, czyli przejechać ze stacji Opole Główne do Wrocławia i w drodze powrotnej z prędkością 160 na godzinę, no i w 38 minut. I pobili. W koncertowym wydaniu zajęło im to 37 minut.